okazji 80. rocznicy pacyfikacji wsi Kusinka. Dnia 27 października 1942 roku oddział policji niemieckiej SS dokonał pacyfikacji wsi. Powodem była pomoc udzielana przez mieszkańców jeńcom radzieckim zbiegłym z pobliskiego obozu. Żandarmi otoczyli wieś i wygnali wszystkich jej mieszkańców. Zastrzelono na miejscu 6 osób. Każdego człowieka w II wojnie światowej i w zwycięstwie nad diabłem czerwonym i brunatnym, to na jednej szali postawilibyśmy życie każdego z tych tutaj wymienionych osób na równi z tymi, którzy walczyli pod wodą, w powietrzu, w lądowaniu w Normandii. Postawilibyśmy każdego z tych ludzi obok największych bohaterów II wojny światowej, postawilibyśmy w jednym szeregu z żołnierzami polskimi, kanadyjskimi, angielskimi, z Australijczykami, z narodów, które były w ówczesnym Imperium Brytyjskim, postawilibyśmy z najdzielniejszymi, choć nie wzięli do ręki karabinu, ani granata, ani bagnetem, nie walczyli o wolność. Ich wkład jest tak samo wielki, jak ci, którzy leżą na polach roku 1939 w naszej ojczyźnie. Tak samo jak ci, którzy leżą jako prochy nieznanych żołnierzy w różnych miejscach. Tak samo są wielkimi bohaterami, jak prochy żołnierzy z Westerplatte. Tak samo sprzeciwiają się okupantowi, dając trąbkę chleba, jak tamci z bronią w ręku, mający normalne poczucie, że stają do walki z najeźdźcą uzbrojeni i albo jeden, albo drugi, albo wolność, albo śmierć. Innego wyboru nie ma. Stają tak samo jak ci, którzy podjęli walkę w Powstaniu Warszawskim, bo wyjścia nie było. Albo wolność, albo niewola brunatna, albo czerwona. Coraz bardziej wydobywamy z historii Polski duszę tych, którzy nie znali, a wielcy wywalczyli nam wolność. Kusinka jest miejscem tak samo ważnym jak Westerplatte, tak samo jak Łuk Triumfalny w Paryżu, czy jak groby wojenne naszych żołnierzy na całym globie. Tak samo. Ofiara każdego z nich nam przypomina, że ojczyznę kocha się sercem wielkim i miarą miłości do ojczyzny jest kromka chleba dana człowiekowi w potrzebie. Warunki, których sobie nie jesteśmy w stanie uzmysłowić, ani uświadomić, sytuacje, o których powiedzenie nie ma żadnego adekwatnego słowa. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tamtej rzeczywistości. Podać kromkę chleba, kiedy obok tysiącami umierają z głodu ludzie. Thank you.
Gmina Biała Podlaska. Miejscowość Usinka. Dnia 27 października 1942 roku oddział policji niemieckiej SS dokonał pacyfikacji wsi. Powodem była pomoc udzielana przez mieszkańców jeńcom biegnąc z pobliskiego obozu w Kaliłowie. Żandarmi otoczyli wieś i wygonili wszystkich jej mieszkańców. Zastrzelono na miejscu 6 osób, a 5 mężczyzn z Husinki zabrano do kosza policji w Białej Podlaskiej. Pozostali mieszkańcy trafili do obozu zagłady na Majdanku, niedaleko Lublina. Kobiety zwolniono stamtąd po roku, zaś większość mężczyzn zginęła w obozie. Po pacyfikacji wieś rozebrano. Zniszczonych zostało 16 budynków mieszkalnych, 28 stodół i 18 obór. W bieżącym roku mija 80. rocznica tego wydarzenia. Zawsze pamiętaj o poległym żołnierzu. Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie. Zawsze pamiętaj o podrywanych historii. Życie oddali. Szpilko Jan, las 22, Panaszuk Piotr, las 35, Panaszuk Julian, las 45, Jakimiuk Aleksander, las 32, Krzyszuk Aleksander, las 50. Samsoniuk Stefan, lat 41. Samsoniuk Maria, lat 39. Maksymiuk Jan, lat 17. Borkowski Antoni, lat 40. Dmitruk Władysław, lat 23. Eleszuk Aleksander, lat 52. Romańczyk Czesław, lat 34. Maksymiuk Stefan, lat 32. Staroszuk Józef, lat 17. Michaluk Piotr, lat 27. Michaluk Stanisław, lat 19. Romanik Piotr, lat 23. Jakimiuk Paweł, lat 52. Zajko Piotr, lat 35. Samsoniuk Jan, lat 19. Dawidziuk Stanisław, lat 55. Dawidziuk Kazimierz, lat 19. Dawidziuk Franciszek, lat 37. Korneluk Julia, lat 68. Błoński Franciszek, lat 56. Błoński Marian, lat 32. Basista Anastazja, lat 52. Basista Edward, lat 19. Kaliszuk Stanisław, lat 16. Teraz wypłynął właśnie płyną nowy.
Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi łowskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Pomódlmy się w intencji tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, abyśmy ich polecając miłosierdziu Bożemu potrafili sam stanąć na wysokości naszego życiowego powołania i być godnymi spadkobiercami całej tradycji Kościoła Chrystusowego i tradycji historii naszego narodu. Drodzy mieszkańcy miejscowości Husinka, ja w imieniu pana wójta chciałbym serdecznie podziękować za dzisiejsze zaproszenie na obchody 80. rocznicy pacyfikacji wsi Husinka i za piękny cały przebieg dzięki księdzu proboszczowi, który odprawił uroczystą mszę świętą. Dziękuję dzieciom za piękne przedstawienie i państwu za uczestnictwo. Drodzy państwo, miejscowość Husinka jest szczególnie mi bliska, ponieważ mój tata Jerzy i dziadek Stanisław Radzikowcy urodzili się tutaj i mieszkali. Jeszcze wczoraj wieczorem spotkałem się ze swoim tatem, który opowiadał mi o całej pacyfikacji, jak to wszystko się odbywało. Oczywiście sam nie był jeszcze wtedy, nie żył wtedy. Wszystko to było przekazane od mojego dziadka, świętej pamięci Stanisława, który już nie żyje, a który jeszcze pamiętam, jak byłem młodszy, sam opowiadał mi o tych zdarzeniach, a sam walczył w Armii Krajowej o naszą wolność. W dniu dzisiejszym oddajemy hołd i czcimy pamięć po zamordowanych mieszkańcach wsi Husinka. Pamiętajmy jednak, że ta wolność nie jest nam dana na zawsze. Trzeba ją pielęgnować i troszczyć się. Ja do tej pory myślałem, że jesteśmy po wojnie pierwszym pokoleniem, które przeżyło bez konfliktu zbrojnego. A tu patrzcie państwo za granicą naszego kraju, co się dzieje. Mamy wojnę, która jest u naszych granic. Miejmy nadzieję, że dalej będziemy mieli w Polsce pokój, ale należy go pielęgnować. O tą wolność trzeba dbać.